Witam serdecznie. Tym razem chcę pokazać odbarwianie bromu przez związki z wiązaniami podwójnymi węgiel-węgiel. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, jeżeli będzie się trochę trząsł obraz, ale wynika to z tego, że z racji sytuacji, jaką mamy, po prostu jestem zmuszony trzymać kamerę sam. A zatem przygotowałem tutaj trzy probówki. Pierwsza z cykloheksanem jako przedstawicielem węglowodorów nasyconych, tak, cykloalkanów. Dalej cykloheksen, to jest z tej mniejszej butelki, i kwas oleinowy, ten lekko zżółknięty, tak, jako przedstawiciel kwasów tłuszczowych nienasyconych. Z kolei w tej małej Erlenmeyerce, kwarcowej swoją drogą, mam roztwór bromu w dichloroetanie. To jest, podobnie się zachowuje jak w tetrachloro czy w chloroformie, jak w tetrachlorometanie, tudzież w chloroformie. Tu większej różnicy nie ma. Zresztą w zadaniach maturalnych też teraz częściej można spotkać zamiast wody bromowej to właśnie roztwór bromu w jakimś chlorowanym rozpuszczalniku. To specjalnego znaczenia nie ma co do obserwacji. Różnica tylko jest taka, że w naszym przypadku powstanie układ jednofazowy zamiast dwufazowy, gdzie woda będzie stanowić dolną albo górną warstwę, bo się nie miesza z tymi związkami. A tu w naszym przypadku akurat układ powstanie jednorodny, czyli po prostu roztwór. No dobrze, no to zobaczmy, jak takie reakcje przebiegają. Pobiorę sobie troszeczkę pipetą tego roztworu, tak, i do pierwszej probówki wprowadzę go troszeczkę. Proszę zwrócić uwagę, po prostu rozcieńczyliśmy ten roztwór bromu właśnie w tym naszym cykloheksanie. Z kolei jeżeli tę samą ilość roztworu bromu wprowadzę do cykloheksenu, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Może przybliżę, mam nadzieję, że się uda. O, praktycznie od razu kolor znika. Praktycznie od razu znika, tak, zanim zdąży dolecieć na dół. Po prostu sobie znika. Natomiast jeżeli teraz wezmę do kwasu tłuszczowego, oleinowego, tak, czyli nie na przedstawiciela kwasów nienasyconych, pomiędzy 9 a 10 atomem węgla, licząc od grupy karboksylowej, również jest wiązanie podwójne. I proszę zwrócić uwagę, też zanim doleci na dół, następuje odbarwienie tego roztworu bromu. Po prostu reakcja zachodzi praktycznie natychmiast. Gdybym miał tutaj kwas nienasycony, albo jakiś tłuszcz, przepraszam, kwas nasycony, albo jakiś tłuszcz po prostu nasycony, to obserwacja byłaby podobna jak w tej probówce, gdzie jest węglowodór nasycony. Nie zaobserwowalibyśmy jakichś specjalnych zmian. Ok, no to w sumie tyle, co chciałem pokazać. Pozdrawiam dla Biomist i dla powtórki z chemii DM.